Zajrzyjcie do listu do Tesaloniczan. A przyjście niegodziwca będzie jak działanie szatana w całej mocy wśród znaków i fałszywych cudów. Fałszywych znaków, fałszywych cudów. Zwiedzie on wszelką nieuczciwością tych, którzy są na drodze do zagłady. Ponieważ? Dlaczego? Bo nie umiłowali prawdy prowadzącej do zbawienia. Jest tu jeszcze inny związek. Zbawienie. Dlatego Bóg pozwoli, aby zostali oni oszukani i uwierzyli kłamstwu. I tak będą osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz woleli postępować nieuczciwie. Bracia, powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was wszystkich, za to, że wybrał was jako pierwszych, aby was zbawić. Jak? Przez uświęcenie. A w jaki sposób jesteśmy uświęceni? Przez prawdę. Przez uświęcenie w duchu. Jak nazywany jest ten duch? Duchem prawdy. Duchem prawdy. A co robi? Wiedzie nas do pełnej prawdy. I dalej, i wiarę w prawdę to jak potrójne uderzenie. Jakże bliski jest związek między zbawieniem a prawdą.